Dzień dobry, witam Was dzisiaj serdecznie na moich zajęciach kulinarnych. Szczególnie ciepło pragnę powitać moich wychowanków z Bursy, z którymi na co dzień w ciągu roku szkolnego prowadzę kółko kulinarne. Na tym naszym dzisiejszym, mam nadzieję, że pierwszym, ale nie ostatnim spotkaniu, chciałabym Wam zaproponować upieczenie wspólne chleba. Dziś proponuję chleb orkiszowy. Co będzie nam potrzebne do wykonania tego chleba? Otóż potrzebujemy pół kilograma mąki orkiszowej. Tutaj już mam przygotowaną, odważoną mąkę. Potrzebujemy 380 ml ciepłej wody, mieszanki ziaren. Przygotowałam tutaj mieszankę siemienianego, słonecznika oraz płatków owsianych, ale to mogą być każde dowolne ziarna, które lubimy. Potrzebujemy także 25, przepraszam, gramów drożdży i łyżeczki soli, łyżki miodu. A jeszcze do tego będzie nam potrzebna oliwa, 6 łyżek tej oliwy. I teraz tak, przystępujemy do wykonywania naszego ciasta na chleb. Mamy tutaj 50 ml ciepłej wody, dodajemy przygotowane drożdże, rozkruszamy je tu. Dodajemy do tego łyżkę miodu. Łyżeczkę mąki. Wykonujemy roszczyn. Przykrywamy i czekamy, aż drożdże zaczną pracować. Drożdże nam tutaj bardzo ładnie wyrosły, więc dodamy je do mąki. Do tego dodamy łyżeczkę soli. Sześć łyżek oleju. Raz, dwa, trzy, i nasze ziarna. Dodajemy ciepłą wodę i wyrabiamy ciasto. Na razie tyle. Ciasto można wyrabiać robotem kuchennym, ale ja jestem zwolenniczką wyrabiania rękami. Wtedy czuję, czy ciasto odchodzi od ręki i już. Czy jest gotowe. Zostawiamy tak ciasto na pół godziny, przykryte ściereczką do wyrośnięcia. Witam ponownie. Ciasto już nam wyrosło. Będziemy je teraz przekładać do wysmarowanej masłem i posypanej bułką formy. Proszę, bardzo ładnie odchodzi od miseczki. Wyrównamy teraz powierzchnię ciasta. I pozostawiamy jeszcze na kilka minut do ponownego wyrośnięcia. Przykrywamy ponownie ściereczką. W międzyczasie włączamy piekarnik, żeby się nagrzał. Środkowy poziom, temperatura 220 stopni. I czekamy, aż ciasto nam ponownie wyrośnie. Ciasto wyrosło, wstawiamy do piekarnika. Jeszcze po wierzchu posypałam czarnuszką.
ciasto w piekarniku, pieczemy je przez w sumie 45 minut, przez 15 minut w temperaturze 220 stopni, a pozostałe 30 w temperaturze 200. Upłynęło 45 minut, chleb już powinien być dobry, wyjmujemy go, wyłączamy piekarnik. Proszę bardzo, tak wygląda nasz chleb. Odstawiamy do wystudzenia. Tak prezentuje się nasz chleb po upieczeniu. Jest jeszcze bardzo gorący, ale mimo wszystko spróbuję go ukroić, żeby pokazać, jak wygląda w środku. Paruje, proszę. To jest chlebek nasz od środka. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie są to nasze ostatnie zajęcia online, że Wam się ten sposób prowadzenia zajęć spodobał i będziecie mieli ochotę jeszcze spotkać się ze mną.